Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Aga Kozak i mam ogromną przyjemność poprowadzić tutaj na festiwalu Sektor 3.0 rozmowę o zaufaniu z osobą, której właściwie zawód polega na tym, żeby zaufać sobie, innym, przyrodzie. Adam Bielecki z Poznania jest z nami, mój serdeczny ziom, więc strasznie się cieszę, że się widzimy. A przy okazji taternik, alpinista, himalaista. Czy to się mówi wspinacz, Adam? Mówi się wspinać jak najbardziej. Czyli ty się po prostu wspinasz. Dla mnie to jest ważne, bo będę cię o to pytać, ale zanim cię o to zapytam, to chciałabym jeszcze powiedzieć tak. Gashebrum 1, Gashebrum 2, co tam jest? Broad Peak, K2 i Makalu. Dobrze mówię? To są te szczyty ośmiotysięczniki, które zdobyłeś, ale zdobyłeś jeszcze jeden. Psychologia na UJ-cie. Jesteś absolwentem. Słyszysz mnie? Nie słyszysz mnie? Przede wszystkim witam was. Coś mi się przerwało, ale prawie wszystko słyszałem. Przede wszystkim witam państwa serdecznie. Witam ciebie, Ago. Bardzo mi miło, że możemy dzisiaj porozmawiać. Z tego, co zrozumiałem, wymieniłaś się ośmiotysięczniki, na które wszedłem. Tak, było ich 5. Padły tam 2 Gashebrumy, K2 Makalu i Broad Peak. Natomiast oczywiście ośmiotysięczniki to nie jedyne góry, po których się wspinam i dlatego lubię to określenie wspinacz, bo to określenie himalaista trochę jakby redukuje mnie do wspinania po ośmiotysięcznikach, a to nie wszystko, czym się na co dzień zajmuję. Bo ja cię pytam o tą wspinaczkę też dlatego, że ja w pewnym momencie zorientowałam się i też zorientowałam się po naszych rozmowach, że tak naprawdę w twoim zawodzie to zaufanie to jest jakaś taka totalna esencja. Ty mi kiedyś powiedziałeś, że twoje życie po prostu zależy od zaufania, że ta druga osoba po drugiej stronie liny po prostu cię uratuje. No tak, jakby sport, który my uprawiamy, opiera się na zaufaniu i rzeczywiście to tak zwane partnerstwo liny. No jakby z tym bezpośrednio się wiąże. Zawsze mówię, że taka klasyczna, wręcz archetypowa górska sytuacja to jest dwóch wspinaczy poruszających się po stromej, śnieżnej bądź też skalnej grani. Na takiej grani trudno jest się asekurować często. No i w takiej sytuacji, jeżeli na przykład prowadzący wspinacz spadnie z takim nawisem śnieżnym na jedną stronę grani albo się obsunie na jedną stronę grani, to wtedy jedynym, co można tak naprawdę zrobić, to ta druga osoba, która idzie z tyłu, musi po prostu skoczyć na przeciwną stronę grani, no i w ten sposób tych dwóch wspinaczy jest w stanie się uratować. Oczywiście takie skoczenie na drugą stronę grani to jest jakby trudna sprawa i biorąc pod uwagę, że zazwyczaj ma się kilka ułamków, wręcz sekund na to, żeby podjąć taką decyzję, no pokazuje to, jak bardzo my w tych górach, będąc zespołem linowym, jesteśmy ze sobą związani na życie i śmierć. I rzeczywiście nawet podczas zwykłej wspinaczki, czy to w skałkach, czy w Tatrach, czy w górach, nasze życie bezpośrednio składamy w ręce asekurującej nas osoby, wierząc, mając zaufanie, że no, ona zrobi wszystko poprawnie i dzięki temu uda nam się przede wszystkim bezpiecznie no, przejść przez cały proces wspinania. Adaś, a ty spadałeś kiedyś, prawda? Miałeś tak, ten no, moment. Tak, jakby odpadanie od ściany to jest no, nasza codzienność i tak, jakby potrafię przywołać kilka takich sytuacji z mojej kariery wspinaczkowej, gdzie szybka i zdecydowana reakcja mojego partnera uratowała mi życie, jakby w bezpośredni sposób. Ja to swoje życie zawdzięczam właśnie
tej prawidłowej reakcji mojego partnera wspinaczkowego. I wbrew pozorom to niekoniecznie są sytuacje podczas jakichś ekstremalnych wejść w Himalajach, ale czasami taka zwykła weekendowa wspinaczka też może skończyć się poważnym lotem, gdzie przy braku odpowiedniej reakcji osoby asekurującej konsekwencje mogą być bardzo poważne i ja też jakby takie przygody na swoim koncie mam. Bo wiesz, ja się zastanawiam cały czas, w jaki sposób ty, no też absolwent, jak mówiłam, psychologii UJ, to też jest jeden ze szczytów, który zdobyłeś. Jak ty w ogóle definiujesz, czy ty masz jakąś taką swoją definicję tego zaufania? Czy ty w ogóle ciebie uczyli o tym, tak że masz to słowo, wiesz, gdzieś w użyciu, czy ty po prostu tak czujesz to bardziej? Wiesz co, na psychologii, ile dobrze pamiętam, my za wiele o zaufaniu nie mieliśmy. Zaufanie to nie jest pojęcie stricte psychologiczne. To bardziej jest taki konstrukt społeczny i nie wiem, czy słusznie, ale mam taką intuicję, że pewnie więcej o zaufaniu się mówi na socjologii niż na psychologii. Na swój własny użytek ja sobie to zaufanie definiuję jako takie moją wiedzę, a częściej przekonanie, a najczęściej po prostu wiarę w to, że druga osoba zachowa się zgodnie z tym, jak ja to jej zachowanie przewiduję, zgodnie z tym, co ja sądzę na temat tego, jak ta osoba powinna się zachować, tak? No i oczywiście mówimy o zaufaniu w różnych sferach życia, tak? I inne są relacje z partnerem życiowym, inne są relacje z partnerem wspinaczkowym, inne z partnerem biznesowym. We wszystkich tych sferach życia to zaufanie jest bardzo istotne, żeby nie powiedzieć kluczowe. Natomiast oczywiście inne aspekty wpływają na ewentualne budowanie tego zaufania, tak? Jeżeli chodzi o partnera czy partnerkę wspinaczkową, dla mnie taką podstawową kwestią to jest kwestia profesjonalizmu osoby, z którą ja się wspinam, tak? Wiążąc się liną z jakąś osobą, ja mam zaufanie do jej wiedzy i umiejętności na temat podstaw procesu asekuracji i wiem, że jeżeli ja jakby odpadnę od ściany, to ta osoba zgodnie z zasadami sztuki zareaguje, zapewniając mi wraz ze sprzętem, którego używamy, względne bezpieczeństwo. Tak? I to jest to moje zaufanie do partnera. Zaufanie, że on się nie rozproszy, że on będzie postępował zgodnie z zasadami sztuki, że on wie i nie będzie się wahał odpowiednio zareagować w sytuacji kryzysowej. Tak? No analogicznie w przypadku życia biznesowego musimy mieć zaufanie do naszych kontrahentów i dla mnie osobiście biznes też opiera się tak naprawdę na relacji międzyludzkiej i ta relacja jest bardzo ważna. To zaufanie do naszych czy współpracowników, czy właśnie partnerów biznesowych to jest absolutnie kluczowa kwestia, ażeby czuć się w danym biznesie czy w danej sytuacji bezpiecznie, komfortowo, że o zaufaniu do osób najbliższych nawet nie wspomnę, bo wiem, że w relacjach bliskich no to zaufanie jest absolutnie kluczowe, tak? I bez tego trudno mówić o budowaniu jakiejkolwiek relacji z drugim człowiekiem. Myślę sobie, bo po pierwsze wiem, że ty pracujesz ze swoim przyjacielem i to też jest bardzo charakterystyczne dla ciebie, ale mam takie poczucie, że jak też rozmawiam z tobą o tych górach, to że wy tam tworzycie właśnie i to nie rodzinę, tylko jakiś klan, jakąś społeczność, jakiś wiesz taki tribe, gdzie bierzecie za siebie nawzajem odpowiedzialność. Ludzie z różnych krajów, z różnych środowisk, o różnych pewnie temperamentach, ale jak trzeba, to się jest dla tych innych. Co zresztą pokazałeś parę razy w życiu, żeby oczywiście nie wspomnieć Nangi. Tego najbardziej dla mnie wyraźnego momentu, w którym ty po prostu okazałeś ten... To wsparcie, można było tobie zaufać, a ty powiedziałeś mi, każde zaufanie jest takie same. Ej, czy ta sytuacja, czy tamta? Wszystko jedno.
Wiesz co, no, rzeczywiście wspinacze to jest taka grupa mocnych osobowości, indywidualistów i często współpraca w takim środowisku narcyzów z przerośniętym ego jakby bywa trudna. Natomiast to, co nas, co mi na przykład taką współpracę z kolegami, koleżankami na wyprawie ułatwia, to jest to po prostu skoncentrowanie się na celu, tak? Łączy nas cel i dzięki temu jesteśmy w stanie no, współpracować nawet z osobami, z którymi na co dzień byśmy może niekoniecznie chcieli współpracować. To nie jest tak, że ja zawsze na większej wyprawie mam wpływ na to, z jakimi partnerami się wspinam. I tak też często jest w życiu, tak? Czy to w życiu właśnie zawodowym. Czasami nie do końca mamy wpływ na to, z kim współpracujemy. Natomiast znowu, jeżeli ta osoba jest kompetentna w tym, co robi i w zakresie zadania, które przed nami stoi, to jest osoba, która może pomóc w realizacji tego zadania, no to ja oferuję jakby swój kredyt zaufania i z taką osobą wchodzę we współpracę. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zawsze powtarzam, że są osoby, z którymi chętnie bym poszedł na piwo, ale nie poszedłbym się powspinać. Są takie osoby, z którymi bym poszedł się powspinać, ale bym nie poszedł z nimi na piwo. A są takie osoby, z którymi bym chętnie i poszedł się powspinać, i poszedłbym na piwo, tak? Mhm. I oczywiście najfajniej jest się wspinać z przyjaciółmi, których znamy, lubimy i mamy do nich pełne zaufanie. Natomiast to też nie jest konieczne. I zdarzało mi się być w górach z osobami, z którymi pewnie nie umówiłbym się na piwo, bo nasze charaktery, światopogląd są tak różne, że być może na tym piwie nie do końca mielibyśmy o czym, nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Co nie zmienia faktu, że z tą daną osobą w górach współpracuje mi się świetnie, bo jest ta osoba bardzo profesjonalna w tym, co robi, jest świetnym wspinaczem i my razem możemy zbudować bardzo silny zespół. I w swojej karierze górskiej wspinałem się z takimi ludźmi, z którymi nie wiąże mnie przyjaźń, nie dzwonimy do siebie i nie pytamy, co tam u nas, ale wiem, że jeżeli ta osoba by zadzwoniła z propozycją: Adam, mam taki i taki cel, jedziemy razem na wyprawę, to ja powiem tak. I vice versa, jeżeli ja bym do tej osoby zadzwonił i zaproponował jakiś atrakcyjny cel górski, to myślę, że moglibyśmy stworzyć razem zespół, pomimo tego, że niekoniecznie poza górami zostaniemy przyjaciółmi. I tutaj jest jeszcze jedna kwestia, która mi przychodzi do głowy, słuchając to, o czym mówiłaś, tak, że ta wyprawa to jest taka dosyć specyficzna sytuacja. Rzeczywiście, ja czasami sobie myślę, że te relacje, które tworzą się na wyprawach, najczęściej jednak męskich, bo najczęściej to są sami faceci, no to jest trochę taka przyjaźń okopowa, tak? Że my jakby tymczasowo jesteśmy w trudnych warunkach, zjednoczeni celem, no musimy walczyć z tymi przeciwnościami i mamy ze sobą naszych kolegów, partnerów, przyjaciół, którzy są naszym zasobem po to, żeby stawić czoło tej przeciwności i na ten ograniczony czas wyprawy, no to są najważniejsze osoby w naszym życiu i my musimy ze sobą współpracować, musimy o siebie dbać, no bo wiadomo, że ten zespół wspinaczy jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. I też często sobie myślę, że ta taka dbałość o partnera bardzo często polega też na tym, ażeby być jakby względem siebie uczciwymi, tak? Zaufanie to pojęcie, no, które w moim mniemaniu jest bardzo blisko słowa szczerość, tak? Szczerość, uczciwość, bo to właśnie szczerość i uczciwość, czy przekonanie o szczerości i uczciwości drugiej osoby pozwala nam takie zaufanie budować. Na przykład w sytuacji górskiej bardzo często dbałością o naszego partnera jest informowanie go szczere o tym, w jakim my jesteśmy w stanie. Często takie źle pojęte partnerstwo górskie polega na tym, że idę, czuję się słabiej, ale myślę, dam radę, nie chcę psuć mojemu koledze wejścia na szczyt. Może dam radę, on mnie pyta, jak ja się czuję, a ja mówię,
nie, no jest okej, dam radę, ale już czuję, że mnie boli głowa i że jest coraz gorzej, nie? No nie, to nie jest partnerstwo i nie czegoś takiego oczekuję od mojego partnera, bo elementem tego naszego partnerstwa Liny jest informacja zwrotna o tym, jak mój partner się czuje, tak? Mhm. Jeżeli ja się czuję źle, no to mówię, ej stary, czuję, że jestem coraz słabszy, być może to są początki choroby wysokościowej, musimy zdecydować, co robimy, tak? Mój partner ma pełne prawo do informacji o moim stanie, ażebyśmy mogli wspólnie podejmować decyzje, czyli takie informowanie siebie o tym, w którym miejscu my jesteśmy, w jakim my jesteśmy stanie, to wydaje mi się jest taka bardzo ważna rzecz budująca to zaufanie i umożliwiająca współpracę. Adaś, a zaufanie do... To już wręcz takie, to już nie chcę wchodzić w takie rejony, ale to już wręcz prawie duchowość, że zaufanie do siebie samego, oparcie na sobie samym, to jest jedna z takich, bo ty bardzo ufasz sobie i swojej intuicji, ale też zaufanie na przykład do przyrody czy swojej wiedzy na temat warunków otoczenia i też takie zaufanie, że w ogóle będzie dobrze. Czy ty... Te trzy rzeczy, tak staram się zmieścić się w jednym pytaniu, ale to też jest chyba coś takiego... Ty mówisz o tym wyraźnie, że ty przeszedłeś z takiego racjonalnego w trochę bardziej intuicyjne, że już szybciej wiesz, czemu możesz zaufać. Tak, no myślę, że z wiekiem nauczyłem się wierzyć sobie i wierzyć swojej intuicji. Wydaje mi się, że ja generalnie z domu jestem nauczony ufać. No ufać ludziom i daję ludziom ten kredyt zaufania. Mhm. Wchodząc w to życie dorosłe, parę razy zdarzyło mi się na tym przejechać i ktoś zawiódł to moje zaufanie, co było przykre, bolesne i na pewno trudne. Natomiast... ja jakby dalej staram się być taką osobą oczekującą rzeczy pozytywnych od innych i jakby na wstępie ufam. Ale jest tak, że rzeczywiście jeżeli coś mi na wstępie już nie pasuje, czuję, że coś w tej zachowaniu drugiej osoby mi zgrzyta, to mam do siebie sporo takiego zaufania i wierzę tej swojej intuicji. Wspomniałaś też o takim zaufaniu do siebie, własnych umiejętności, w stawianiu czoła gdzieś tam dzikiej naturze. No, dla mnie to jest... ja jakby patrzę na to z zupełnie innej perspektywy, wiesz, sporo ludzi myśli, że jadę w te góry i tam jest tak zimno, trudno i niebezpiecznie, jak on tam w ogóle daje radę, a dla mnie, ja jakby w tych górach czy w przyrodzie, w środowisku naturalnym czuję się dobrze i bezpiecznie, nie? Ja jakby jadąc w góry wracam do domu i dla mnie to życie w górach jest łatwiejsze niż to życie na nizinach, tak? Reguły życia w górach są bardzo łatwe, bardzo proste i bardzo przejrzyste. Trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo, trzeba się napoić, nakarmić, znaleźć bezpieczne miejsce do spania, a następnego dnia zrealizować kolejny etap naszego planu wspinaczkowego. No i to jest o tyle łatwiejsze i bardziej przejrzyste niż to życie społeczne i szereg problemów, z którymi człowiek boryka się tutaj na dole, że ja sobie myślę, że my czasami po prostu od tego, z tej złożoności życia tutaj, my po prostu uciekamy w tą prostotę gór. I ja osobiście chyba od zawsze miałem tak, że pewniej, bezpieczniej czułem się w lesie niż w dużym mieście. I tak naprawdę dla mnie takim naturalnym środowiskiem jest właśnie przyroda, tak? Ja nie boję się bycia w lesie, nie boję się bycia w górach, bardziej się boję chodzenia pewnie nocą po zatłoczonym mieście, mniej boję się dzikiej przyrody niż ludzi chyba. Więc tak, ja raz, że mam zaufanie do tego, że sobie po prostu poradzę w tych górach i też mam takie poczucie, że jednak natura jest dużo bardziej przewidywalna niż świat społeczny, więc mi osobiście łatwiej sobie z tymi przeciwnościami naturalnymi radzić niż czasami z oporem materii społecznej.
Ja to kocham zawsze, jak ty mówisz, że te ośmiotysięczniki są łatwiejsze niż po prostu przechadzka po Poznaniu po 21. Naprawdę, to jest cudownego. Ale chciałam cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, która właściwie jest bardzo z tym powiązana i złożona, bo teraz wiesz, w tym świecie mediów społecznościowych, tym w jaki sposób my szukamy autorytetów, tej całej rzeczywistości takiej nowej, ty masz ogromne zaufanie ludzi. Jak ty się z tym czujesz, że ludzie tobie jakby ufają, trochę jako autorytetowi moralnemu, trochę jako takiemu komuś, komu można się przyjrzeć. Czy ty to czujesz? Czy dla ciebie to jest wygodne? Wiesz, to zaufanie, znaczy, tyle osób pokłada w tobie jakieś tutaj nadzieje. Wiesz, no ja się czuję z tym trochę nieswojo, bo jestem takim sobie ziutkiem, co to chodzi sobie po tych górach, a to, że dla kogoś mogę być autorytetem, albo że ostatnio dostałem informację, że ktoś cytował moją książkę na swojej maturze z polskiego, to są zawsze takie sytuacje, które wprawiają mnie w zakłopotanie, tak? Natomiast z drugiej strony ja to strasznie lubię, że będąc po prostu himalaistą, ten himalaizm wprowadza mnie w takie dziwne miejsca i mogę poznawać takich ciekawych ludzi i być uczestnikiem takich sytuacji, jak choćby dzisiejsza nasza rozmowa. No i to jest coś niezwykłego i coś wspaniałego. A jeżeli chodzi o to, czy jest to swego rodzaju brzemię, no myślę, że tak. Na przykład ja mam świadomość, że każda moja publikacja czy opinia wyrażona publicznie ma pewną moc oddziaływania i rzeczywiście miałem też trudne sytuacje, gdzie niefortunny sposób napisania tweeta obrócił się bardzo przeciwko mnie. Więc ja jakby sobie też zdaję sprawę z siły rażenia tego internetu i jestem raczej ostrożny, tak? Raczej powściągliwy w wyrażaniu tych opinii, ale też no, jestem sobą w tych mediach społecznościowych i chyba dzięki temu jestem w stanie to zaufanie swoich fanów zbudować. Bo rzeczywiście wszyscy wiedzą, że nie będę reklamował jakiegoś badziewia, którego nie chcę reklamować, że jeżeli coś polecam, to polecam z całego serca, że nie ładuję się w jakieś dziwne kontrakty reklamowe, że sam prowadzę te swoje media społecznościowe, prowadzę je tak sobie, publikuję za rzadko, jakby łamiąc te wszystkie reguły budowania marki w internecie, ale pomimo tych wszystkich wad, tego, że tego kontentu być może jest za mało, że on nie jest jakiś super, to co jest na pewno jego wartością, to, że on jest autentyczny, tak, że jakby we wszystkich moich postach w mediach społecznościowych to jestem ja, nikt tego za mnie nie pisze, sam to piszę, rzadko odpowiadam na komentarze, ale jeżeli już odpowiadam, to ja na te komentarze odpowiadam. I wydaje mi się, że ta taka po prostu autentyczność i szczerość przekazu to jest coś, co mam nadzieję budzi zaufanie do mnie jako też osoby publicznej. I jakby to jest dla mnie cenna rzecz, tak? Schlebia mi to, jest to dla mnie cenne i jest to dla mnie duża wartość. Na pewno nie chciałbym też tego zaufania w żaden sposób nadużyć. Właśnie tutaj myślę sobie o takim kredycie zaufania, że ludzie myślą sobie, raz zrobiłam coś głupio, to może już nikt mi nie pomoże. Masz coś takiego? Wiesz, myślisz sobie, że trzeba na przykład zasłużyć na twoje zaufanie, czy też jest tak, że po prostu okej, no idę tam, bo pomogę, bo jesteśmy drużyną, bo znamy się, bo po prostu jesteśmy ludźmi. Wiesz co, jeżeli chodzi o takie odruchy pomocowe w górach, no to dla mnie to jest w ogóle aksjomat, tak? Jeżeli jestem w stanie pomóc drugiej osobie, to oczywiście w granicach swoich możliwości jestem zobowiązany to zrobić. Sam oczekuję, że jeżeli wpadnę w jakieś tarapaty, to ktoś mi pomoże. Jeżeli oczekuję tego od innych, no to jakby muszę tego samego wymagać od siebie. No i to jest dla mnie po prostu zupełnie oczywista rzecz. I to też jest rzecz oczywista nie tylko w górach, tak? No jakby musimy pomagać, jeżeli chcemy, żeby w razie czego ktoś nam też pomógł, więc tutaj jakby w tym pomaganiu, no to nie jest oparte na jakiejś kalkulacji czy właśnie na budowaniu wizerunku. Tutaj w przypadku czy to sytuacji na Nanga Parbat, czy też w przypadku innych akcji ratunkowych,
tak naprawdę cała ta gra, w którą gramy, czyli sport, który uprawiamy, popularność, którą zdobywamy, ambicje, które zaspokajamy, wszystko to schodzi na kompletnie dalszy plan i wobec zagrożenia ludzkiego życia po prostu przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie i wtedy po prostu skupiamy się na tym, żeby komuś pomóc, a potem dopiero myślimy o całej reszcie. Jezu Adam, bardzo Ci dziękuję, że nam zaufałeś, że mi zaufałeś po raz kolejny. Mam nadzieję, że coś wyciągniemy, no przynajmniej to, że ta intuicja po pewnym czasie wchodzi oraz, że ten profesjonalizm, na którym można się oprzeć, to też jest coś takiego ważnego. Trzymam za Ciebie kciuki, a my zaraz będziemy kończyć ten piękny festiwal, więc let's build trust. Dziękuję Ci po prostu za tę rozmowę. Bardzo, bardzo. Dziękuję ślicznie, bardzo mi było miło i do zobaczenia i do usłyszenia.